wiosny. Powrócił... Zwarci gotowi? Z prawdziwą historią. Wkrótce w kinach, ale wcześniej na festiwalu Netia Off Camera. Jako reżyser filmu Prawdziwa Historia zapraszam serdecznie na pokaz. W obecności samego mistrza jako pierwsi w Polsce zobaczyliśmy najnowszy film Romana Polańskiego. Po seansie laureat Złotej Palmy i Oscara odpowiedział na wasze pytania. Jak dużo w pańskim nowym filmie jest z lokatora? To jest po prostu film zrobiony przez tego samego reżysera, więc są jakieś może wspólne... Wczoraj nagrodziliśmy także najzdolniejszych twórców scenariuszy nominowanych w konkursie Script Pro. Nagroda główna Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 20 tysięcy złotych trafiła do Marty Konarzewskiej, która zgarnęła również nagrodę specjalną Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Bardzo dziękuję Marii Komornickiej, która stała się Piotrem Własnym i swoim wspaniałym życiem i swoją wspaniałą sztuką zainspirowała mnie do napisania tego scenariusza. Na podium stanął też Bartosz Blaszke, nagrodzony 12 tysiącami złotych. A trzecie miejsce zajęli ex aequo autorzy scenariusza Pojednanie, Filip Dzierżawski i Piotr Borkowski oraz autor Miłki Kuba Kapral. Parę słów tylko w imieniu laureata Kuby. Kazał przekazać słowa cześć i chwała dobrym opowieściom. Nagroda specjalna Kanal Plus i 15 tysięcy złotych trafiło wprost z rąk dyrektora kanałów filmowych NC Plus do Joanny Niczyj za Boskich Szaleńców. Konkurs był na bardzo wysokim poziomie i ciężko było wyłonić zwycięzców. Finaliści będą mogli rozwijać swoje teksty pod okiem specjalistów ze Szkoły Wajdy. Ja mam nadzieję, że wszystkie te scenariusze powstaną, że zostaną zrealizowane, że to będą filmy i że to będą filmy, które potem właśnie tłumnie się pojawią na naszym festiwalu. Warto słuchać i uczyć się od najlepszych. Perła wśród polskich filmowców. Kobieta, która kocha kino i wie o nim chyba wszystko. Na to spotkanie przyszły tłumy. Za nami Kamera On z Małgorzatą Szumowską i Grażyną Torbicką. Reżyserka nagradzanych filmów przewodniczy jury konkursu głównego Wytyczanie Drogi. Skąd w tobie ta umiejętność? To też mówisz z domu? To też jakoś ojciec ci przekazał? Nie, na pewno tak, że ludzi trzeba słuchać. I do ludzi jednak trzeba podchodzić z jakimś szacunkiem. Także ja na przykład za złe recenzje się nigdy nie obrażam. Nasze festiwalowe gwiazdy przyciągają jak magnes. Wczoraj w naszym miasteczku na Placu Szczepańskim o kinie opowiadali m.in. Bartłomiej Topa i Agata Kulesza. Serdecznie pozdrawiam widzów Netia Off Camera i zapraszam do miasteczka filmowego, które ma miejsce codziennie, jeszcze przez cały tydzień. Kino niezależne za co lubię? Za odwagę. I uważam, że należy szukać w kinie nowych rzeczy i właśnie od tego jest kino niezależne. Netia Off Camera to też serialowe święto. Hi guys, I'm Maud Hurst and I'm here at SerialCon. I'm loving Krakow and I'm loving this whole experience. Thank you for having me. Choć Kanal Plus SerialCon kończy się w czwartek, to nocne serialowe maratony w kinie Ars potrwają do soboty. Dzień dobry, nazywam się Cezary Łukaszewicz i serdecznie zapraszam na nocne maratony serialowe Kanal Plus SerialCon. Jutrzejszej nocy możecie obejrzeć m.in. 4 odcinki drugiego sezonu Belfra. Jutro warto pojawić się też w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Przed nami Q&A z Dree Hemingway, aktorką, modelką, prawnuczką Ernesta Hemingwaya, a zarazem jurorką w konkursie polskich filmów fabularnych. Zapraszamy do naszych kin. Na stronie offcamera.pl znajdziecie dokładny harmonogram. Nigdy nie możecie być pewni, kto przy was usiądzie. Lubię oglądać film z publicznością, bo to jest zupełnie inne zdarzenie niż oglądanie go samemu, nawet w bardzo dobrych warunkach. W
Festiwalową środę zakończyliśmy koncertowo. Zagrali dla Was Songbird i Carnival Youth. Jutro ostatni akord off sceny. O 21:00 zapraszamy Was na taśmę, a po niej prosto z Francji Bima.